Cześć. Nazywam się Piotr Tennyszyn i chciałbym Ciebie zaprosić do mojego kursu związanego z chmurą Google Cloud. W moim kursie, tutaj na poziomie podstawowym, pokażemy sobie takie praktyczne użycie chmury i konkretnych jej usług. Dowiesz się, jak skonfigurować całe środowisko i dowiesz się, jak zacząć w ogóle. Pracę z tą chmurą. Później powiemy sobie o tożsamości i zarządzaniu dostępami. dowiesz się, czym jest IAM, jaka jest hierarchia zasobów i jak możesz IAM wykorzystać w praktyce. Potem powiemy sobie troszkę o Compute Engine, czyli o maszynach wirtualnych. Pokażemy sobie, jak taką maszynę stworzyć. Pokażemy sobie, jak zarządzać tymi maszynami. Powiemy sobie, czym są grupa. Instancji, i pokażemy sobie, jak możemy w łatwy sposób na przykład uruchomić WordPressa z Marketplace'a, który znajduje się tutaj w chmurze Google'a. Później pokażemy sobie, jak budować własne sieci, jak ustawiać reguły Firewall'a. Dowiesz się, jak możesz spiąć chmurę tutaj Google'a z własną domeną, gdzieś wykupioną u innego dostawcy. Potem dowiesz się, czym jest Cloud Storage, poznasz jak tutaj budować własnego bucketa, czyli własny zasobnik. Dowiesz się też, jak możesz połączyć swój Cloud Storage na przykład z maszyną wirtualną. Powiemy sobie kilka słów o. W Kubernetesie, pokażemy sobie, jak możemy uruchamiać kontenery w Google Cloudzie. Stworzymy własnego poda. Powiemy sobie, czym jest deployment i jak ten deployment uruchomić, i wystawimy naszą usługę z kontenera na świat. Omówimy sobie, czym są rozwiązania Serverless, powiemy sobie o tych trzech podstawowych, czyli Google Cloud Functions, Google App Engine i Google Cloud Run. Następnie powiemy sobie o Cloud SQL-u. Tam uruchomimy sobie relacyjną bazę danych MySQL i pokażemy, jak możemy tą bazą zarządzać, jak możemy się do niej podłączyć. I następnie powiemy sobie o nierelacyjnej bazie danych i rozwiązaniu Datastore tutaj, w tym naszym rozwiązaniu. Na koniec pokażemy sobie, jak możemy zarządzać tutaj monitorowaniem zasobów tworzyć alerty, sprawdzać logi. Zapraszam ciebie do mojego kursu